Państwu. Z tej strony Grzegorz Michalski. Mamy tutaj sytuację wyjątkową, ponieważ będzie potrzeba przeprowadzić dla Państwa zajęcia w systemie zdalnym i aby to uczynić, są potrzebne nam dwie książki, które Państwo mają dostępne w bibliotece, ale jeśli biblioteka będzie niestety niedostępna, to trzeba je zdobyć w inny sposób. Pierwsza z nich to Strategie finansowe przedsiębiorstw i to jest książka, z której będziemy robić część ćwiczeń. Druga książka będzie za chwilę pokazana. Generalnie pomysł jest taki, że będę Państwu przedstawiał kolejne zadania, jak należy je zrobić, a następnie na tej podstawie będą zadania domowe, które będą Państwo do mnie wysyłać drogą e-mailową i na tej podstawie będziecie zdobywać cząstkowe punkty. Te cząstkowe punkty będą następnie się sumowały i pomniejszały lukę, która jest konieczna do tego, żeby zdobyć zaliczenie. Czyli załóżmy, że ktoś zdobędzie na przykład 20% wszystkich koniecznych punktów i chce otrzymać ocenę bardzo dobrą, to jeżeli na koniec będzie możliwe pisanie kolokwium lub zdawanie ustnego egzaminu, egzamin to złe słowo, bo tutaj mamy ćwiczenia, czyli ustny sposób, będziemy mieli jakąś formę przepytania przez Skype'a albo nie przez Skype'a, tylko na zasadzie stacjonarnej, kiedy już będziemy mogli pisać test na uczelni, to jeżeli będzie to możliwe, to wtedy taka osoba, żeby zdobyć ocenę bardzo dobrą, wystarczy, że tylko na 80% napisze, bo 20% zdobyła z cząstkowych zadań wysyłanych drogą e-mailową. Jest też możliwe, że ktoś zdobędzie 10% wszystkich punktów koniecznych do zaliczenia, a być może ktoś zdobędzie 35%. I wtedy na przykład, jeśli ma ochotę zaliczyć przedmiot na minimalnym poziomie, to znaczy na ocenę dostateczną, wystarczy, że do 51% zdobędzie pozostałe punkty z testu końcowego, czyli 35% plus 16% daje nam 51%, co oznacza, że jest łatwiej zdobyć 16% z testu końcowego lub z wypowiedzi ustnej, jeśli byśmy to robili na zasadzie egzaminu zaliczenia ustnego przez Skype'a. A więc pierwsza książka to Strategie finansowe przedsiębiorstw. Zachęcam do jej zdobycia i zaopatrzenia się i zapoznania się z jej treścią. Będziemy tutaj pomijać treść teoretyczną, będziemy się skupiać tylko na części zadaniowej, ponieważ są to ćwiczenia. Treść teoretyczną proszę sobie albo pozyskać od wykładowcy na wykładach albo z książek, które tą treść mają, trzeba ją przeczytać. Druga książka to Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. To jest tylko książka, która w części zawiera tenże materiał, który jest tutaj potrzebny, a więc nie ma 100% materiału, którym byśmy się zajmowali. Druga połowa książki jest o czym innym, to znaczy czym innym niż zajmować się będziemy na ćwiczeniach. I ta książka jest również dostępna u nas w bibliotece, jest dostępna również na platformie e-book, co powoduje, że bezpłatnie powinni Państwo mieć ją online. I jest to bardzo ważne, żebyście te dwie książki w jakiś sposób pozyskali. Ja wiem, że to może być utrudnienie, natomiast co do zasady, no mamy sytuację, która nie wiemy, jak długo będzie trwała i czy zgodnie z prognozami zakończy się szybciutko, czy też tak jak jakiś niemiecki
ekspert powiedział, może nas to dotykać do końca roku tego kalendarzowego 2020. Jest to generalnie oparte na prognozie. Jest jeszcze jedna książka, która może Państwu pomóc uzupełnić braki wynikające z tego, że zapomnieliście, co było na pierwszym stopniu, czyli w trakcie 3 lat licencjatu. Jeżeli ktoś chciałby sobie przypomnieć, uzupełnić ten materiał, to jest książka Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw. Oczywiście są też osoby, które nie miały do czynienia z tym przedmiotem w żaden sposób, no to też bardzo proszę. Tutaj mam jeszcze raz tą drugą książkę, Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, czyli ta uzupełniająca książka, i bardzo zachęcam do tego, żebyśmy mogli skupić się na zadaniach, które głównie będą opracowywane w korespondencji do tego podręcznika Strategie finansowe przedsiębiorstw, budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw. Jest to książka, która najbliżej koresponduje z ćwiczeniami, a w uzupełnieniu z tą drugą książką jest to pokryty cały materiał, który chcielibyśmy tutaj z Państwem omówić. Dlatego zachęcam do tego, żebyśmy mieli podstawę do wspólnej pracy na podstawie tej książki Strategie finansowe przedsiębiorstw i później tej drugiej książki, również równolegle Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm.